szczególności mam zaszczyt powitać pana ministra obrony narodowej, pana Antoniego Macierewicza, na drugiej edycji targów proobronnych Pro Defense. Szanowny panie wojewodo, przedstawiciele parlamentarzystów, przedstawiciele władz samorządowych, panowie generałowie, panie i panowie oficerowie, ale przede wszystkim chciałbym przywitać szczególnie serdecznie dzisiaj na tej niezwykłej uroczystości przedstawicieli organizacji proobronnych Estonii, Łotwy, Litwy. Chcę, żebyście państwo wiedzieli, że szczególnie się cieszymy, szczególnie jesteśmy radzi z waszej obecności. Witajcie. Bo rzeczywiście, chociaż jesteśmy na targach, to jest to także niezwykła uroczystość, mogłem powiedzieć, państwowa, patriotyczna, narodowa. Ona łączy w sobie, te targi łączą w sobie obecność wojska, czego świadectwem jest zastępca sztabu generalnego, pan generał Sikora, ale także pan generał Mika i pozostali generałowie. Dzisiaj tutaj są na tych targach przedstawiciele wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Sztab generalny, można by powiedzieć, elita polskiej armii. Ale także jest tutaj elita polskiej młodzieży. Ci, którzy zdecydowali się w poruszeniu serca i poruszeniu odruchu patriotycznym wzmocnić polską armię, wzmocnić polską obronność, pokazać, że polska młodzież nie tylko jest patriotyczna, ale chce odbudować polską siłę. Organizacje proobronne są naszą dumą i cieszę się, że tutaj są. I wreszcie polski przemysł. I wreszcie nie tylko Polska Grupa Zbrojeniowa. Witam panów prezesów najserdeczniej, ale także polski przemysł, który chce się włączyć do tego wysiłku ogólnonarodowego. Te targi łączą w sobie te trzy najważniejsze elementy. Wojsko, młodzież i wysiłek gospodarczy Polski, i wysiłek technologiczny, i polską myśl technologiczną. Z tego się szczególnie cieszymy. Zresztą podczas tych targów zostanie podpisana bardzo niezwykła umowa. Umowa między tą jednostką wojskową, która reprezentuje polską myśl technologiczną, i między Polską Grupą Zbrojeniową. Szczególnie się z tego cieszę, bo mam nadzieję, że to otwiera nowe perspektywy przed naszymi możliwościami, naszym wysiłkiem technologicznym i zbrojeniowym. Szanowni państwo, pozwólcie w związku z tym, że wypowiem te sakramentalne słowa. Drugie targi proobronne uznaję za otwarte. Dziękuję bardzo. Thank you.
Franka w ramach kursu Abraham jest pozwolony do zawodu wojskowego, który na przeszkoli jest w specjalności wyszukiwania materiału.